W imieniu ambasady RP w Zagrzebiu chciałbym serdecznie zaprosić Państwa do obejrzenia rozmowy i wspomnień z panią Hanną Grabińską, córką Mieczysława Grabińskiego, konsula II Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu. W momencie, gdy odwiedziłem cmentarz w Zagrzebiu, na którym spoczywa jeden z pierwszych konsulów RP w Zagrzebiu, który zmarł w 1920 roku i został pochowany w Zagrzebiu. Wtedy zaczęliśmy przeglądać materiały archiwalne, czytać, dowiadywać się o innych konsulach, którzy pełnili służbę w Zagrzebiu. Między innymi o Mieczysławie Grabińskim, który pełnił służbę w Zagrzebiu dwukrotnie w okresie międzywojennym i był ostatnim konsulem II RP, pełniąc służbę w Zagrzebiu między 1939 a 1941 rokiem. Mieczysław Grabiński napisał wspomnienia Dyplomacja w Dachau, gdzie wspomina swój czas pobytu w Zagrzebiu, ale przede wszystkim pobyt w obozie koncentracyjnym w Dachau. Jakim był człowiekiem mój tatuś? Mój Boże, jak to odpowiedzieć na to pytanie? Był człowiekiem bardzo spokojnym, bardzo konkretnym, bardzo obowiązkowy, no i na bardzo wysokim poziomie kultury. Miał przecież w obozie przede wszystkim oczywiście, miał do czynienia z ludźmi bez żadnej kultury. Tymczasem sposób zachowania ojca, mamusi i nasz, powiem, że do dziś dnia chyba, to jest jednak kulturalny sposób bycia. To jako podstawa. No więc ojciec urodził się w Wieluniu. Wieluń jest dzisiaj miastem sławnym z tego, że na pierwszy Wieluń w czasie tej wojny Niemcy rzucili się. Natomiast przedtem była to mała znana, nieduża miejscowość, ale tak się złożyło, że sześciu braci ze Śląska znalazło się w Wieluniu. I w Wieluniu od razu znaleźli się młodzi Grabińscy. Tatuś i jego pokolenie dostało się oczywiście od razu do Legionu Marszałka Piłsudskiego. W Wieluniu była polska szkoła i tatuś skończył polską szkołę, potem w Kaliszu zrobił maturę. Czy maturę zrobił już w Warszawie, to tego już nie wiem. Potem kończył studia jeszcze, to już zawodowe dla swojego miejsca pracy. Także pierwszą wojnę walczył no, z kolegami Grabińskimi też. Natomiast został zatrzymany w Warszawie. I posłany do Moskwy jako specjalista od stwierdzenia możliwości repatriacji do Polski ludzi wywiezionych do Rosji. No więc sprawdzał dokumenty, no ale wiedział również, że są tam posyłani Polacy, prawdziwi Polacy, którzy chcą wrócić oraz tacy, którzy byliby tutaj na służbie rosyjskiej. Także już pierwszą swoją pracę wykonywał po prostu zawodowo. Ale tatuś uważał się siebie za zwykłego człowieka. Nie pochodził z tak zwanej dobrej rodziny. Pochodził z rodziny Grabińskich, jak mówiłam, którzy się przynieśli ze Śląska do Wielunia. I to nazwisko jego nie liczyło się. Natomiast w Ministerstwie Spraw Zagranicznych liczyły się bardzo ważne nazwiska. I tatuś po swojemu. Dwa kroki niżej, jeśli chodzi o sprawy właśnie takie, kto tutaj jest ważny, najważniejszy. Prowadził swoją działalność i to było najważniejsze. Zapał do bycia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, to był taki zachwyt. To było takie szczęście, że pracuje w reprezentacji polskiego państwa. To było szalenie cenne. Znał polski, rosyjski, niemiecki i francuski.
angielskiego no, nie znał, jeszcze nie znał mamusi, to nie uczył się angielskiego. Angielskiego przed wojną mało kto się uczył. Mhm. Rodzice oboje zostali w Zagrzebiu. Oboje byli aresztowani przez 3 miesiące. W momencie, kiedy przyszli Niemcy, to było wiadomo, że Chorwaci natychmiast złapali tatusia i oddali Niemcom. Także tak to się stało. Mamusia została wypuszczona i posłana do Monachium. W Monachium dostała taki pokój w jakimś domu, gdzie mieszkały samotne Niemki, które były bardzo katolickie, ale szalenie za Hitlerem. W 1942 roku tatuś pomyślał, będąc w obozie, będąc w Dachau, żeby spróbowała uzyskać zgodę na dołączenie się do dzieci. No i rzeczywiście, człowieka, któremu się musiała zgłaszać co miesiąc, powiedziała, że chciałaby zobaczyć dzieci, a gdzie są dzieci? Mamusia powiedziała mi, jeden raz skłamałam, powiedziałam, też w Niemczech, w Wilnie. No i dostała zgodę i przyjechała. Także od 52 byliśmy już razem z mamą. Tak to było. A z ojcem się zobaczyliśmy z bratem po 8 latach. Dopiero kiedy ojciec się z Niemiec przeniósł do Londynu. Po wojnie najpierw, jak wyszedł z tego Dachau, to natychmiast, tak jakby już był w dalszym ciągu konsulem, zajmował się tymi Polakami, którzy wyszli również z różnych pomieszczeń, prawda, w Dachau, czy w Murnau, czy coś takiego. I to warto jest też powiedzieć, jacy byli wtedy Polacy. Co zrobili Polacy zatrzymani na 5 lat, prawda, przez Niemców? Co zrobili Polacy? Założyli polskie szkoły. I tam pod Monachium powstały 4 polskie szkoły podstawowe, powszechne się to się nazywało, i szkoła, i liceum, i gimnazjum w Ingolstadt. Potem przyjechaliśmy razem do Londynu. No, ja byłam bardzo nieszczęśliwa. Najbardziej nieszczęśliwa w ciągu swego życia to byłam, jak jechałam do Anglii. Wiedziałam, że jadę tam na zawsze. I bardzo, bardzo nie chciałam, ale postanowiłam zostać nauczycielką i na tyle się upierałam, że jednak zostałam angielską nauczycielką i w angielskiej szkole potem pracowałam, zanim wróciłam do Polski. A tatuś, jak się znalazł w Londynie, też był bardzo nieszczęśliwy. Był oddzielony od swoich znajomych, bo siedział przecież w Dachau przez tyle czasu. No więc przyjechał, rozpoznał dawnych znajomych i był czynny. Był czynny społeczny, jako Liga Niepodległości tam istniała i chyba już jeszcze nadal istnieje w Londynie. Tam byli oboje rodzice bardzo, bardzo czynni. Ale ojciec był, nie powiem, że był złamany, tego nie wolno powiedzieć, ale był szalenie przygnębiony. Nie miał radości życia. Nie widział nadziei, że się poprawi, że się polepszy. Tatuś nie wrócił, umarł w Londynie. Nagle zresztą umarł i nagle tam został pochowany. Tak. I mamusia została tam pochowana w tym samym grobie. W Londynie. Dyplomacja w Dachau została napisana przez tatusia właśnie w Dachau. Właśnie w Dachau. Tatuś pracował w polu, gdzie było bardzo ciężko. Tatuś był już nie młody, miał około 50 lat i przyjaciele różni, którzy też więźniowi, postarali się, żeby tatuś mógł nie pracować na dworze, tylko żeby mógł pracować pod dachem. I tatuś pracował pod dachem, segregując jakieś rzeczy, które tam były przynoszone. No i przychodziła tam codziennie ta gazeta niemiecka. I na tych bokach tej gazety tatuś napisał tą książkę. Myślę, że ona jest warta przeczytania od początku do końca. Był wielkim patriotą, ale na swój sposób. Swoją pracę wykonywał tak, jak uważał za słuszną.